Witam w kolejnym odcinku Niezapomnianych. Dzisiaj pokażę Wam groby znanych Polaków, którzy odebrali sobie życie. Zabiorę Was m.in. na cmentarz Brudnowski i pokażę mogiłę aktorki znanej z serialu Daleko od szosy. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału oraz do wchodzenia na Facebooka i Instagram Niezapomnianych. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Teresa Iżewska była aktorką znaną z roli Stokrotki w kanale Andrzeja Wajdy. Wystąpiła także w filmie Baza Ludzi Umarłych czy w serialu Podróż za jeden uśmiech. Niestety nie układało jej się w życiu prywatnym. Miała trzech mężów. Z pierwszym śpiewakiem Andrzejem Winciorem doczekała się córki Ewy. Później związała się z reżyserem Piotrem Paradowskim i aktorem Zbigniewem Grochalem. Niestety Iżewska popełniła samobójstwo 26 sierpnia 1982 roku w wieku niespełna 50 lat. Została pochowana na cmentarzu łostowickim w Gdańsku. Niestety nie wiadomo, dlaczego aktorka targnęła się na życie. Nie wiadomo także, w jaki sposób popełniła samobójstwo. Nie pozostawiła po sobie listu pożegnalnego. Adam Pawlikowski był muzykologiem, kompozytorem i aktorem niezawodowym, znanym przede wszystkim z filmu Andrzeja Wajdy Popiół i Diament. Wystąpił także w serialu Stawka większa niż życie. Głośno było o Pawlikowskim za sprawą procesu pisarza Janusza Szpotańskiego. Aktor był świadkiem oskarżenia, za co został ukarany towarzyskim ostracyzmem. Był posądzany o współpracę z Służbą Bezpieczeństwa PRL. Pawlikowski, który był także powstańcem warszawskim, w czasie procesu trafił do szpitala psychiatrycznego. Pod koniec życia żył w strasznej nędzy. Popełnił samobójstwo 17 stycznia 1976 roku. Wyskoczył z 8 piętra mieszkania w Alejach Jerozolimskich. Został pochowany na Starych Powązkach w Warszawie w grobie rodzinnym. Walery Sławek, trzykrotny polski premier i marszałek Sejmu. Bliski współpracownik marszałka Józefa Piłsudskiego, uczestnik I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej. Strzelił sobie w usta 2 kwietnia 1939 roku o godzinie 20:45, czyli w godzinę śmierci marszałka Piłsudskiego. Sławek zmarł nazajutrz w szpitalu. Pozostawił po sobie list, w którym napisał: odbieram sobie życie, nikogo proszę nie winić. Specjalny list dedykował także prezydentowi Mościckiemu. Początkowo został pochowany na Wojskowych Powązkach w Warszawie. W 1964 roku bez zgody rodziny przeniesiono go do kwater żołnierzy wojny polsko-bolszewickiej. Na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie pochowana jest Anna Szczepaniak, aktorka, którą możemy pamiętać z roli Wieśki w serialu Daleko od szosy. Szczepaniak po rozstaniu z aktorem Andrzejem Strzeleckim związała się z dużo starszym kolegą po fachu Andrzejem Antkowiakiem. Zmarł niestety niespodziewanie w styczniu 1979 roku na tętniaka mózgu. Załamana aktorka popełniła samobójstwo kilka tygodni później. 2 marca 1979 roku wyskoczyła z okna jednego z wieżowców w Warszawie. Rafał Wojaczek zaliczany był do tak zwanych poetów wyklętych. Pochodził z inteligenckiej rodziny, jednak sam nigdy studiów nie skończył. W swoich wierszach podejmował tematykę erotyzmu i śmierci. Z rodzinnego Mikołowa przeniósł się do Wrocławia, gdzie początkowo pracował jako dyspozytor MPO. Niestety pogrążał się stopniowo w alkoholizmie i depresji. Trafiał na leczenie psychiatryczne, podejmował także próby samobójcze. W końcu jedna z nich się powiodła. Zmarł na skutek przedawkowania silnych leków psychotropowych, m.in. diazepamu. Pozostawił żonę i córkę Dagmarę. Został pochowany na cmentarzu Świętego Wawrzyńca we Wrocławiu. W grobie zmarłego w 1971 roku poety pochowany jest także jego brat Andrzej, który był aktorem. Na kilka miesięcy przed śmiercią zdążył zagrać w filmie Wojaczek. Kolejnym znanym Polakiem, który popełnił samobójstwo, był Marcin Wrona, znany polski reżyser.
Głośno było o nim za sprawą filmu Chrzest, serialu Lekarze i Ratownicy. Wrona odebrał sobie życie podczas festiwalu filmowego w Gdyni, gdzie wyświetlano jego film Demon. Filmowiec powiesił się w hotelowej łazience, prawdopodobnie używając węża prysznicowego. Nazajutrz znalazła jego ciało żona Olga. Marcin Wrona został pochowany na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Jego grób jest bardzo ciekawy. Edward Rzętara był znanym aktorem. Wystąpił m.in. w Karate po polsku, serialu Ekstradycja 3 czy Siekierezadzie. Aktor podciął sobie tętnicę udową w swoim mieszkaniu w Tarnowie. Prawdopodobną przyczyną odebrania sobie życia były rozterki sercowe oraz konflikty w teatrze imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie, gdzie Rzętara był dyrektorem. Według Emiliana Kamińskiego Edward Rzętara prowadził życie podobne do poety Edwarda Stachury, czyli autora Siekierezady, w której aktor zagrał brawurową rolę Janka Pradery. Jego bohater również odebrał sobie życie. Aktor został pochowany na cmentarzu komunalnym w Koszalinie. Roman Sykała był aktorem i dyrektorem Teatru Polskiego w Poznaniu. Najbardziej znany był z roli w serialu Czterej Pancerni i Pies i Stawka Większa niż Życie. Był także wykładowcą łódzkiej filmówki i żołnierzem Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich. Ze szkoły filmowej odszedł w atmosferze skandalu. Posądzono go o malwersacje finansowe. Według plotek odebrał sobie życie w więzieniu. Został pochowany na cmentarzu Zarzew w Łodzi. Mirosław Breguła był piosenkarzem i liderem zespołu Univers, znanym z takich przebojów jak Mr. Lennon, W taką ciszę i Tacy byliśmy. Mirek niestety był uzależniony od alkoholu. W 2006 roku wykryto u niego raka krtani. Lider Univers popełnił samobójstwo 2 listopada 2007 roku. Powiesił się na klatce schodowej kamienicy, w której mieszkał. Jego ciało znalazł jeden z sąsiadów. Nic nie zapowiadało tragedii. Mirek Breguła kilka dni wcześniej dał koncert z zespołem. Brał także udział w nagraniu do programu Wideoteka Dorosłego Człowieka. Został pochowany na starym cmentarzu w Chorzowie. Aleksander Ford 4 kwietnia 1980 roku nagrał wiadomość do żony Eleonory Griswold, po czym popełnił samobójstwo. Reżyser Krzyżaków odebrał sobie życie w maleńkim motelu na Florydzie. Ford w nagraniu powiedział m.in. odchodzę, proszę po mnie posprzątać. Według pisarza Janusza Głowackiego miał także nabluzgać swojej żonie. Powodem samobójstwa Aleksandra Forda był pozew rozwodowy, jaki aktorka złożyła do amerykańskiego sądu. Eleonora Griswold była znana z filmu Do widzenia do jutra, gdzie podkładała głos Teresie Tuszyńskiej, aktorce, o której opowiadałem wam podczas odcinka o seksbombach PRL. Warto dodać, że Aleksander Ford żonę odbił znanemu krytykowi filmowemu Zygmuntowi Kałużyńskiemu. Reżyser został pochowany na cmentarzu w Naples w Stanach Zjednoczonych. Jego grób jest bardzo malutki. Tadeusz Borowski był znanym pisarzem i poetą, autorem Pożegnania z Marią. W czasie wojny był więźniem obozów koncentracyjnych Auschwitz i Dachau. Borowski po powrocie do Polski wstąpił do PZPR. 26 czerwca 1951 roku żona Maria Rundo urodziła mu córkę Małgorzatę. Poeta niestety zmarł tydzień później. Odebrał sobie życie, podtruwając się gazem i zażywając środki nasenne. Został pochowany na Powązkach Wojskowych w Warszawie w Alei Zasłużonych. Prawdopodobną przyczyną tragicznej śmierci Tadeusza Borowskiego było jego rozczarowanie komunizmem. Grób frykowskich, w których pochowani są Jan, Bronisław, Wojciech i Bartłomiej, może przerażać. Wszyscy oni zginęli tragicznie. Jan i jego wówczas 25-letni bratanek Bronisław jechali z Łodzi do Warszawy i zginęli w wypadku samochodowym. Na ich auto spadły bele z ciężarówki. Niespełna rok później w grobie na starym cmentarzu w Łodzi pochowano
syna Jana Wojciecha, znanego filmowca. Wojciech Frykowski zginął 9 sierpnia 1969 roku w willi Romana Polańskiego. Został zamordowany przez bandę Charlesa Mansona. Śmierć poniosła wówczas Sharon Tate, która była żoną Polańskiego. Aktorka była wówczas w 8 miesiącu ciąży. To nie był koniec fatum rodziny Frykowskich. 8 czerwca 1999 roku zginął także Bartłomiej Frykowski, syn Wojciecha. Operator filmowy, który pracował na planie Pana Tadeusza i Ogniem i Mieczem, popełnił samobójstwo w willi Cypriana Kamila Norwida, który należy teraz do Karoliny Wajdy, córki Andrzeja Wajdy, znanego polskiego reżysera. Ojciec słynnej frytki z Big Brothera miał dźgnąć się w brzuch. Gdy na miejsce przyjechała policja, okazało się, że ślady krwi znajdujące się w kuchni zostały zmyte. Zaginęły także bilingi rozmów. Co ciekawe, kilka miesięcy później Andrzej Wajda został uhonorowany Oscarem za całokształt twórczości. Ludwika Woźnicka była tłumaczką, autorką książek dla dzieci i scenarzystką filmu Ludzie z pociągu. Na studiach polonistycznych na Uniwersytecie Warszawskim poznała Jadwigę Kaczyńską, matkę Lecha i Jarosława Kaczyńskich. Jej siostra bliźniaczka Zofia była matką chrzestną Lecha Kaczyńskiego, późniejszego prezydenta. Ludwika i Zofia były pochodzenia żydowskiego. Naprawdę nazwisko miały Wicher. Ludwika Woźnicka popełniła samobójstwo w 1983 roku i została pochowana na cmentarzu Wawrzyszewskim w Warszawie. 3 lata później w podobny sposób odebrała sobie życie jej siostra Zofia. Woźnickie wyskoczyły przez okno. Dziękuję za obejrzenie kolejnych niezapomnianych. W następnym odcinku pokażę Wam groby znanych polskich aktorów, którzy odeszli przedwcześnie na straszne choroby. Niestety z uwagi na pandemię koronawirusa, która panuje teraz w Polsce, nie mogę Wam obiecać, kiedy dokładnie ukaże się kolejny odcinek. Zachęcam, żebyście wchodzili na mój profil na Facebooku, gdzie będę Was informować o postępach. Do zobaczenia!